Polsacie okrutnie zakpili z Natalii Janoszek, wszystko poszło na żywo. Tym razem będzie musiała zareagować. Natalia Janoszek wyśmiana w Polsacie. Podczas świętokrzyskiej gali kabaretowej nie pozostawiono suchej nitki na bohaterce jednego z największych polskich skandali showbiznesowych ostatnich lat. Natalia Janoszek obrażona w Polsacie? Natalia Janoszek dała się poznać większości Polaków dzięki występom w programach Polsatu. Celebrytka pojawiła się w dwóch największych rozrywkowych show stacji Tańcu z Gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo. Jeszcze niedawno, w rozmowie ze Światem Gwiazd, Edward Miszczak ustosunkowując się do zarzutów wobec niej, które wystosował w swoich reportażach Krzysztof Stanowski, zapewniał, że prowadzone przez niego medium nie ma cienia żalu do aktorki i nie wykluczał powrotu do współpracy z nią w przyszłości. Pytanie, czy po tym, do czego doszło w niedzielę, Janoszek będzie jeszcze tym zainteresowana? Natalia Janoszek bohaterką skeczu w Polsacie. Polsatowskie, magiczne zakończenie wakacji 2023 zostało zwieńczone świętokrzyską galą kabaretową. W czasie jej trwania pokuszono się o nawiązanie do afery dotyczącej kariery Natalii Janoszek. Marcin Szczurkiewicz z kabaretu skeczów męczących zwrócił się do publiczności twierdząc, że chciałby rozwiać wszelkie wątpliwości co do autentyczności sukcesów celebrytki w Bollywood. Mamy tutaj przypadkowo mieszkańca Mumbaju, zapowiedział komik, by po chwili na scenie przywitać mężczyznę mającego być podobno obywatelem Indii. Natalia Janoszek wyśmiana w Polsacie. Gość Marcina Szczurkiewicza widząc zdjęcie Natalii Janoszek potwierdził, że osoba znajdująca się na fotografii jest wielką gwiazdą Bollywood. Po jakimś czasie mężczyzna ponownie wrócił na scenę i zwrócił się do komika. Panie, kiedy będzie to 200 zł? Zapytał ku uciesze rozbawionej widowni. Czy Natalia Janoszek zdecyduje się zareagować na taki żart w stacji, która jeszcze do niedawna zapewniała jej ogólnopolski rozgłos? Ciężko powiedzieć. Kropka. Póki co, zajęta jest publikowaniem na swoim Instagramie obszernych relacji z wizyt w egzotycznych krajach i na zachodnim wybrzeżu USA, czym z pewnością chce dać wszystkim do zrozumienia, że ani trochę nie przejmuje się skandalem, który wyrósł wokół jej osoby w Polsce.